Dostosowanie domów pomocy społecznej powiatu limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia to nazwa projektu współfinansowanego w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego i norweskiego mechanizmu finansowego. Całkowita wartość projektu, który rozpoczął się w kwietniu 2014 roku, a zakończy się w kwietniu 2016 roku, wyniosła ponad 2 784 000 zł. Blisko 2 230 000 zł na ten cel to środki, które pochodzą z dofinansowania. Projektem objęte zostały domy pomocy społecznej powiatu limanowskiego w Limanowej, Mszanie Dolnej oraz Szczyżycu. Dom pomocy społecznej w Limanowej mieści się przy ulicy Witosa. Mieszka tutaj 60 osób. Większość z nich jest przewlekle somatycznie chorych. W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańcy korzystają z zajęć rehabilitacyjnych. Z osobami leżącymi prowadzi się rehabilitację przyłóżkową. Swoją działalność placówka prowadzi nieprzerwanie od 1993 roku. Łącznie pracuje tutaj 42 osoby. W ramach tego projektu i tego dofinansowania środków, które otrzymaliśmy, wykonaliśmy ogrom pracy. Właściwie można powiedzieć o kapitalnym remoncie, zarówno z zewnątrz, czyli wymiana okien, elewacje, w środku odświeżenie, odmalowanie, odnowienie wszystkich pomieszczeń. To jest bardzo ważne, bo to tak żartujemy, że zbiegło się z 20. rocznicą oddania właściwie naszego domu pomocy społecznej po remoncie w 96. roku. To jest wszystko ważne, ale myśmy zyskali dużo więcej, bo zyskaliśmy przede wszystkim nowe, fantastyczne wyposażenie pokoi, nowe, eleganckie, elektryczne łóżka, które służą naszym mieszkańcom, nowe wyposażenie, nowe sprzęty, które były, ale one były już po prostu troszeczkę wiekowe. Cieszymy się bardzo z tego. Mieszkańcy się przede wszystkim cieszą. Mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się na zewnątrz. Mamy zlikwidowane już całkowicie bariery, które mimo wszystko gdzieś występowały. Zyskaliśmy również szereg szkoleń. Załoga się szkoliła, personel miał spotkania z różnego rodzaju specjalistami, którzy także o pewnych rzeczach przypominali pewne rzeczy, uczyli pewne rzeczy, po prostu doskonalili. No jesteśmy bardzo zadowoleni. Zostały pokoje odnowione, łazienki są funkcjonalne, estetyczne. Mamy nowe łóżka, szafy, telewizory. Na zewnątrz można się poruszać bez obaw, że się ktoś przewróci na wózku czy chodzikami. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego remontu. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej jest jednostką organizacyjną powiatu limanowskiego zajmującą się całodobową opieką nad przewlekle psychicznie chorymi. W leczeniu chorób psychicznych stosowanych jest wiele różnorodnych metod terapii i rehabilitacji. Dom dysponuje 48 miejscami. Dom miał to szczęście, że mógł w tym roku uczestniczyć w projekcie norweskim. W ramach tego projektu pozyskaliśmy bardzo wiele sprzętu, wykonano wiele prac remontowych. Wszystkie te rzeczy, o których wspominam, mają ogromny wpływ na jakość usług, jakie świadczy DPS. Poprawia jakość życia mieszkańców. Uzupełniliśmy sprzęt. Sprzęt przede wszystkim rehabilitacyjny, który odgrywa ogromną rolę w naszej pracy. Uzupełniliśmy pościele, uzupełniliśmy fierany, roletki. Bardzo, bardzo wiele rzeczy, które, tak jak mówiono, mają wpływ na ogromną jakość życia. Dom Pomocy Społecznej w Szczyżycu. Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Aktualnie mieszka tutaj 91 osób. Docelowo może ona pomieścić 99 osób. Mieszkańcy domu mają możliwość codziennego uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z rehabilitacji, gimnastyki, spacerów, imprez kulturalnych i okolicznościowych. Dzięki projektowi wyposażone zostały wszystkie pokoje mieszkańców na nowym budynku. Wyposażone zostały również pozostałe pomieszczenia. Prowadzona była terapia mieszkańców. Mieszkańcy uczestniczyli w sesjach z psychologiem. Następnie zostały wykonane badania profilaktyczne pod kątem nowotworów zarówno płuc, przerostu gruczołu prostaty,
wykonana mammografia dla kobiet oraz kolonoskopia. Na zewnątrz budynku powstała siłownia zewnętrzna, z której mieszkańcy bardzo chętnie korzystają w ramach prowadzonej rehabilitacji. Siłownia powstała już późną jesienią, stąd też nie było możliwości skorzystania z niej w ubiegłym roku. Dlatego też mieszkańcy nie mogli się doczekać już ładnej pogody, żeby z tej siłowni skorzystać. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w roku 2014 ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z norweskiego mechanizmu finansowego. Obecnie ten projekt będzie już rozliczany 29 kwietnia, dlatego naszym celem było przede wszystkim przedstawienie, zapromowanie efektów naszej pracy. Otrzymaliśmy w sumie 2 miliony 800 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych było 2 miliony 227 zł. Już składamy fiszki na następne projekty i będziemy się dalej troszczyć o rozwój całego powiatu limanowskiego. Powiat limanowski jako organ nadzorujący domy pomocy społecznej w Limanowej, Mszanie Dolnej i Szczyżycu, realizując projekt, spełnił jego główne założenia. Te najważniejsze dotyczą zapewnienia specjalistycznej opieki dla mieszkańców poprzez szkolenia dla personelu. Podjął również działania prozdrowotne i profilaktyczne, a dzięki poprawie stanu infrastruktury służącej świadczeniu usług zdrowotnych na rzecz osób długotrwale chorych, niesamodzielnych i starszych podnosi standard świadczonych usług.